Siema, ja jestem w dzisiejszym filmie. Kontynuuję to, co ostatnio, więc nie martwcie się tym, że jestem tak samo ubrany. Po prostu nagrywam film na zapas, żeby była regularność na tym kanale. Przyszłem w te miejsce, żeby zrobić sobie parę zdjęć fajnych, które wrzucam na Instagrama. Link do Instagrama jest w opisie filmu, jak i w opisie kanału, również na banerze, więc zachęcam do obserwacji, bo naprawdę pojawiają się tam fajne zdjęcia. Ogólnie te 3 miesiące ostatnie były naprawdę zarąbiste. Bawiłem się niesamowicie, tak jak wam sobie mówiłem, i wydaje mi się, że nie zapomnę ich do końca życia, bo naprawdę udało mi się dużo zrobić. I wydaje mi się też, że to też była trochę zasługa tego, że nie robiłem filmów. I teraz mam zajawę do filmów i wiem, jak je chcę robić. Czyli właśnie takie kontent, jak wam pokazuję, to jest z mojego życia, nie robić czegoś na siłę, jeśli to lubię. Cold summers with pain on rewind. So long coming to pain like rehab. Running in circles like we don't need that. Lone road running, no place to be at. Question if it's worth it to stay sad. Goodbye, I don't feel love. Lost in a cycle of these brand new drugs. And lipstick stains burn like hot flames. Trust me, baby, you don't want my pain. Zima jest fajna ogólnie, nie? Ale najbardziej w zimie mnie denerwuje to, że zawsze muszę się martwić, że telefon, aparat lub coś w tym stylu wpadnie mi do śniegu, nie? I to jest największa moja bolączka. Ale tak to zima jest spoko. Dzięki zimie można stworzyć wiele ciekawego kontentu, który wcześniej nie można było robić, o tak. Naprawdę zima jest piękna, ale i tak na to jest lepsze, nie? Więcej możliwości, ale zima otwiera nowe możliwości na content, jak już mówiłem, i też sprawia, że można się wybić na rzeczach, których inni nie mogą zrobić, a ja mogę zrobić akurat, bo jestem w takich na przykład warunkach pogodowych, gdzie jest pół metra śniegu, nie? Więc są plusy i minusy. Ogólnie tam w oddali, widzowie, mamy staw, do którego zaraz się udamy, ale w stawie niestety nie widać ryb. Zapadły w sen zimowy. Piątek, piąteczek, więc live'ik, więc podłączamy LEDy. I LEDy świecą. Idziemy do mojej plątaniny kabli. Tu kable, oczywiście. Na dotyk trzeba wyczuć, gdzie tu jest. O, tu na przykład mam na dotyk, że czuję, że to jest akurat to. Podłączamy. Teraz trzeba połączyć kabel jeden od LEDów z drugim, który znajduje się gdzieś tam. Profesjonalne wygłuszenie na live, nie? Skarpeta na mikrofonie, ale na to nie zwracajcie uwagi. Tutaj mamy przygotowania do live'a, już wszystko poustawiane. I za chwilę startuję z live'em. Live poszedł, jak to w tradycji, mam na początku muzyczka ze Spotify'a. Czarny ekran, nie? To już moja tradycja. Jeden widz i czekamy na więcej. Siemano, witam wszystkich na live'ie. Siemano, Naxo. Jak tam? Siema, Łukaszek. Siema wszystkim. Ile ty masz lat? Pozdrów vlog. No pozdrawiam vlog oczywiście, nie? Więc Majonek was pozdrawia na live'ie. Patrzcie to chłodzenie tutaj. Ja z niego mam film nagrany i nigdy go nie wrzuciłem. I chyba nigdy nie wrzucę. Wszystkie osoby, które są na live'ie, będą na vlogu. Dobrze, więc nara. Andrzej się żegna z wami. Jeśli oglądacie to w święta, to chciałem wam życzyć miłych, wesołych świąt. Do zobaczenia.